nami 16 ligowych kolejek, a to już jest taki okres, po którym można pokusić się o pewne podsumowania. W związku z tym postanowiłem zebrać w jednym miejscu największe rozczarowania trwającego sezonu Ekstraklasy. To są takie tematy, które chodziły mi po głowie od pewnego czasu, ale może niekoniecznie nadawały się na osobne odcinki, dlatego sprzedaję Wam je właśnie w takiej formie. Podkreślę tylko, zanim zaczniemy, że chodzi mi tutaj zarówno o rozczarowania indywidualne, jak i drużynowe. No i zapraszam bardzo serdecznie. Temat największych ligowych rozczarowań trudno zacząć od czegoś innego niż Legia Warszawa. To tak wielopoziomowa katastrofa, że od pewnego momentu w zasadzie można by nagrywać o tym co tydzień, co zresztą się dzieje u Wojtka Hadaja i do Wojtka Hadaja Was bardzo serdecznie zapraszam. O ile takim dużym rozczarowaniem jest to, że Dariusz Mioduski nie daje nam pół powodu, żebyśmy mogli myśleć, że wyciąga wnioski i uczy się na tych błędach, które już popełnił, o ile rozczarowaniem czy sporym zawodem było dla mnie też to, że Czesław Michniewicz nie okazał się tym trenerem, który będzie potrafił pogodzić ze sobą grę na trzech frontach, o tyle uznałem, że nie chcę się już powtarzać i tutaj skupię się bardziej na zawodnikach warszawskiego zespołu. I tak dla odmiany, może trochę wbrew dominującej narracji, wziąłbym w obronę nowych zawodników Legii Warszawa. Oczywiście, jeśli część z nich nie prowadziła się tak, jak prowadzić się powinna, a są solidne podstawy do tego, by sądzić, że właśnie tak było, no to nie za bardzo chce mi się być ich adwokatem, ale z drugiej strony myślę sobie też, że trafili oni na dość ciężkie czasy, żeby w tej Legii zaistnieć. Zdrowy rozsądek podpowiada, że skoro z udowodnieniem swojej jakości problem mają piłkarze, których ewidentnie możemy uznać za dobrych, a ja za dobrych piłkarzy mam na przykład Filipa Mladenowicza, Lukiniasa, Andre Martinsza, czy też Tomasa Pekharda, no to tym ciężej będzie zaistnieć zawodnikom, którzy trafili do nowego kraju, do nowej ligi, no do nowej drużyny i często do nowego systemu gry, bo wcześniej występowali w trochę innym. Oczywiście możemy rzucić takie stwierdzenie, że jak ktoś jest dobry, no to zawsze będzie w stanie to udowodnić niezależnie od warunków i na tym zamknąć temat, ale wydaje mi się, że jest w tym pewna doza populizmu. Czasami potrzeba czasu na aklimatyzację, czasami cały sekret polega na tym, żeby piłkarza umiejętnie do zespołu wprowadzić. Czasami, że tak to ujmę, to drużyna tworzy piłkarza, a Legia akurat jest w takim momencie w swojej historii, że prędzej kogoś spali niż kogoś stworzy. Ja naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby w innych okolicznościach choćby Igor Haratin, Lirim Castrati czy Matias Johansson okazali się kozakami. Nie zdziwię się też, jeśli jeszcze tymi kozakami zostaną, czy to w Polsce, czy to po wyjeździe już z naszego kraju, ale na razie, tak jak zasygnalizowałem już wcześniej, dla mnie większym rozczarowaniem są ci piłkarze, którzy już kozakami u nas byli, a w tym sezonie czy w ostatnim czasie jakoś przestali nimi być. Najbardziej spektakularny zjazd moim zdaniem zaliczył Filip Mladenowicz. Czegoś takiego nie powstydziłby się Alberto Tomba czy inny Hermann Mayer. Tak jak moim zdaniem niewiele było kontrowersji w tym, że rok temu Serba wybrano MVP całych rozgrywek, tak teraz nie ma aż tak dużo kontrowersji w stwierdzeniu, że możemy Mladenowicza wymieniać w gronie najgorszych piłkarzy w Ekstraklasie, przynajmniej jeśli chodzi o tych, którzy w miarę regularnie grają, bo możemy zakładać, że trenerzy mają oczy i najgorsi są po prostu ci, którzy dostają mniej szans. Jak popatrzymy na tych, którzy dostają te szanse, no to Mladenowicz wypada naprawdę blado. Sugeruje to chociażby średnia not, którą ma u nas i wynosi ona 3,33. Te noty wystawiamy po każdym meczu i to jest skala od 1 do 10, czyli no jest to średnia naprawdę słaba, ale no dobra, to też zostawmy, no bo wiadomo, że ta średnia not to jest tylko, to nie jest odpowiedź, a bardziej podpowiedź, jeśli chodzi o Mladenowicza w Ekstraklasie. Tu wszystko w zasadzie od początku układa się nie tak, jak powinno. On w pierwszym meczu zagrał tylko kilka minut, bo były rotacje, no ale w drugim już wyleciał z boiska z czerwoną kartką, potem było i ta czerwona kartka była za uderzenie rywala, potem było zawieszenie, a potem seria takich naprawdę nieprzekonujących występów. Możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o Mladenowicza, jakiś przełom przyszedł dopiero w ostatnich tygodniach, bo on całkiem nieźle moim zdaniem wyglądał w tych rewanżach przeciwko Leicester i Napoli, tylko z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem tak, że może nie wyglądał jakoś super, ale wyglądał całkiem pozytywnie na tle drużyny, która wyglądała bardzo przeciętnie.
No a przecież mówimy o piłkarzu, który w poprzednim sezonie otarł się o double-double, gdy spojrzymy na wszystkie rozgrywki. W takim listopadzie on trzaskał gole i asysty jak zły, czy to w klubie, czy to w reprezentacji. I to też jest taki aspekt, który warto wziąć pod uwagę, bowiem Mladenović cały czas jest powoływany do reprezentacji Serbii, która ma przecież pewny wyjazd na Mistrzostwa Świata i wydaje mi się, że warto się ogarnąć choćby po to, żeby z tej drużyny narodowej nie wypaść i tę imprezę w Katarze zaliczyć, a niestety można tak podejrzewać, że w tym kierunku to zmierza. Mladenović ostatnio wystąpił w meczu towarzyskim przeciwko Katarowi, ale w tych naprawdę udanych dla Serbów eliminacjach on rozegrał łącznie 47 minut, z czego jesienią były to tylko 2 minuty i w poprzednim roku jesienią ta jego sytuacja w reprezentacji wyglądała zupełnie inaczej, wyglądała zdecydowanie lepiej, bo grał zarówno w meczach Ligi Narodów, jak i w spotkaniu barażowym do Mistrzostw Europy. Trochę mniejszym, ale również dużym rozczarowaniem jest dla mnie Luquinhas. Brazylijczyk bardzo fajnie ten sezon zaczął, no bo w pierwszej połowie lipca on strzelał bramki w obu spotkaniach przeciwko Bodo Glimt, ale od tego czasu miał bezpośredni udział przy, uwaga, uwaga, tylko jednym trafieniu Legii Warszawa. Konkretnie była to asysta przy golu Ernesta Muciego w tym wysoko przegranym spotkaniu z Piastem Gliwice. Podkreślę to jeszcze raz. Ofensywny pomocnik o sporych umiejętnościach w 25 meczach, w których spędził na boisku łącznie jakieś 1800 minut, miał udział przy jednej bramce zespołu. No nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wygląda to zbyt dobrze, nawet jeśli uznamy, że sprowadzanie gry tego piłkarza do suchych cyferek to taka januszerka. Ja zawsze starałem się Luquinhasa bronić, bo moim zdaniem jego największą zaletą było robienie przewag i zdobywanie terenu, dzięki czemu pod bramką rywala mogli błyszczeć inni, ale raz, że i pod tym względem wydaje mi się, że Luquinhas wygląda trochę gorzej. O ile w poprzednim sezonie ciężko było go zatrzymać inaczej niż go faulując, no to teraz rywale potrafią znaleźć na niego już inne sposoby, a dwa, że wydawało mi się, że był w poprzednim sezonie taki moment, kiedy nastąpił pewien przełom, jeśli chodzi o konkrety z jego strony i te liczby przy jego nazwisku naprawdę zaczęły się zgadzać, no a te rozgrywki pokazują, że jednak ten przełom niekoniecznie nastąpił i to też nie jest tak, że Luquinhas nie próbuje albo coś w ten deseń, bo zerknąłem sobie w statystyki portalu Ekstrastats i on oddał w tym sezonie łącznie 19 strzałów, no ale jak już powiedziałem, nie strzelił bramki, jeśli chodzi o Ekstraklasę, a tylko 5 z tych strzałów było celnych, to wygląda naprawdę słabo. Tak samo po jego dograniach koledzy oddali tylko 10 uderzeń, a gdy mówimy o wyróżniających się piłkarzach, no to przed tą kolejką oni mieli takich podań z 30, około 30 albo ponad 30, no to jest naprawdę spora różnica, jeśli chcemy sobie zostawić Luquinhasa chociażby z takim Joao Amaralem z Lecha Poznań. Dużym rozczarowaniem jest też chociażby Thomas Pekhardt, no bo skoro król strzelców poprzedniego sezonu w tym w 22 meczach łącznie strzelił tylko 3 bramki, no to musi być rozczarowaniem. Z drugiej strony jednak jest to piłkarz na tyle uzależniony od postawy zespołu, że już okej, jemu odpuszczam i idziemy dalej. Pozostajemy jednak na Mazowszu, no bo też kolejnym zawodem, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę, jest Dawid Kocyła z Wisły Płock. Na początku z tego sezonu, czy przed tym sezonem, mieliśmy pełne prawo wymieniać go w gronie najciekawszych młodzieżowców, jeśli chodzi o Ekstraklasę, no ale dzisiaj nie za bardzo wypada wymienić go w jednym z szeregu, nie tylko z Kacprem Kozłowskim, czy z Jakubem Kamińskim, czyli z graczami, którzy mają już za sobą debiut w reprezentacji Polski, ale też nie za bardzo pasuje on do takiego towarzystwa jak Mateusz Praszelik, żeby tak pozostać w gronie innych pomocników, czy nawet Maksymilian Sitek, czy Arkadiusz Pyrka, no bo po nich jednak jakiś rozwój widać, a po Kocyle nie widać go nawet jeśli zaczniemy się bardzo uważnie przyglądać, wręcz jest odwrotnie, jeśli się zaczniemy bardzo uważnie przyglądać, no to dostajemy taki dość smutny obrazek. No nie ma przypadku w tym, że po bardzo słabym początku sezonu Kocyła stracił miejsce w Wiśle Płock i nie może być pewny gry, takiej regularnej gry w tym klubie, choć jest to przecież zespół, w którym ta rywalizacja, jeśli chodzi o młodzieżowców, nie stoi na najwyższym poziomie. Prócz niego regularnie, czy w miarę regularnie szanse dostają Błachewicz, Gerbowski i Cielemenski, a na razie są to bardziej tacy kandydaci na piłkarzy niż tacy zawodnicy na już, na których teraz warto zwracać uwagę. W
ostatnim meczu z Krakowią Kocyła dostał 20 minut na boisku, no i nie dość, że nie przeprowadził żadnej ciekawej akcji w tym czasie, no to jeszcze dał się zapamiętać głównie z tego, że będąc kilka metrów przed bramką i mając tę bramkę praktycznie pustą, trafił w słupek. No i ma naprawdę duże szczęście, że Krakowia w tym spotkaniu nie wyrównała, no bo ta strata punktów w dużej mierze spadłaby na jego barki. Ten brak konkretów u niego już naprawdę zaczyna kłuć w oczy i to taki całkowity brak konkretów, no bo w tym sezonie ani nie strzelił bramki, ani nie wypracował asysty. Raz, że mówimy o stricte ofensywnym piłkarzu, dwa, że w poprzednim sezonie Kocyła pokazał, że te liczby potrafi notować, no bo był jednym z najlepszych młodzieżowców, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską, tam w zależności od tego, jak to liczy na Transfermarkcie, który jest taki najbardziej liberalny, jeśli chodzi o podejście do asyst na przykład, no to chyba był nawet najlepszym młodzieżowcem obok Mateusza Praszelika, a trzy, że w skali całej ligi trudno jest znaleźć piłkarza, który wypadałby pod tym względem gorzej. Ja sobie takie zestawienie zrobiłem, prześwietliłem tych wszystkich ofensywnych zawodników i wyszło mi, że w zasadzie jest tylko jeden, który też nie zaliczył żadnego konkretu w ofensywie, a spędził na boisku więcej minut i konkretnie jest to Jason Papo z Warty Poznań i w jego przypadku to jest 722 minuty w Ekstraklasie takich pustych przebiegów, no a w przypadku Kocyły jest to już równo 600 minut i to jest też naprawdę słaby wynik. I żeby nie było, że ja sobie ten potencjał Kocyły w jakiś stopniu wymyśliłem, wypada wspomnieć, że już zimą poprzedniego sezonu interesowały się nim naprawdę ciekawe kluby. Jednym z tych klubów była chociażby Borussia Dortmund, a to akurat, chyba się zgodzimy, taki klub, który potrafi wyławiać talenty i potem te talenty rozwijać. Nawet jeśli chodzi o Borussię Dortmund, była na stole konkretna oferta kupna Dawida Kocyły i to ostatecznie nie doszło do skutku, ale taka oferta rzeczywiście się pojawiła. Krzysiek Stanowski pisał jakoś w lutym na Twitterze, że Wisła Płock będzie mogła zarobić za Kocyłę więcej niż 3 miliony euro i akurat ta propozycja ze strony BVB, z tego co ustaliłem, aż tak wysoka nie była, no ale też zgodzimy się chyba wszyscy, że ma to swoją wymowę, że interesuje się tobą Borussia Dortmund, no tak na marginesie, a może nie na marginesie, bo może tym głównie powinniśmy tłumaczyć ten zjazd, pojawienie się takiej oferty, pojawienie się szansy zaistnienia na zachodzie w poważnym otoczeniu. Kocyle nie za bardzo pomogło, no bo z tego co się mówi, no to trochę tam w tej główce zaszumiało, a taki szum nie do końca pozwala skupić się na obowiązkach piłkarza i na rozwijaniu swojego talentu i chyba zgodzimy się też, że dzisiaj już trudniej sobie wyobrazić taki transfer, że nagle przychodzi ktoś, kto wyłoży konkretne pieniądze i tego Dawida Kocyłę kupi, nawet jeśli mówimy tu cały czas bardziej o kupowaniu potencjału, który pewnie gdzieś tam jeszcze nie uleciał, gdzieś tam jest cały czas ukryty i trzeba go uwolnić, niż o kupowaniu takiego gotowego produktu. Kolejne rozczarowanie dotyczy nie jednostki, a zbioru jednostek, bo chyba właśnie tak w tej chwili powinniśmy mówić o Wiśle Kraków. Być może w przyszłości będzie z tego drużyna, no ale na razie tej drużyny raczej nie widać. Oczywiście największy zjazd w tabeli, prócz wspomnianej już przeze mnie Legii, zaliczyła Warta Poznań, no ale to chyba bardziej taki jest powrót w adekwatne regiony tabeli, więc trudno mówić o wielkim zawodzie, a w przypadku Wisły Kraków miał być taki sygnał, że ta drużyna wyrwie się z przeciętności, miało być położenie solidnych podwalin pod klub, z którym znów wszyscy się będą liczyć, a na razie tego wszystkiego po prostu nie widać. Jak być może pamiętacie, przed sezonem poświęciłem Wiśle Kraków cały odcinek i w nim dość entuzjastycznie odnosiłem się do tych zmian, które nastąpiły w klubie i po tych 5 miesiącach oczywiście zdania nie zmieniam. W dalszym ciągu uważam, że powierzenie budowy pionu sportowego Tomaszowi Pasiecznemu było dobrym pomysłem, bo to jest to kompetentna osoba, tak jak dobrym pomysłem było też zatrudnienie Adriana Guli. Uważam nawet, że w trakcie tego okienka transferowego wykonano całkiem solidną robotę i ta kadra Wisły jest dość ciekawa. Wtedy puentowałem moje wynurzenia w taki sposób, że jeśli ktoś liczy na natychmiastowy efekt w przypadku Wisły Kraków, no to najprawdopodobniej się przeliczy, ale dodawałem też, że chciałbym w trakcie tej rundy jesiennej zobaczyć już takie wyraźne sygnały, że idzie to w dobrym kierunku. I moje rozczarowanie wynika właśnie z tego, że takich wyraźnych
sygnałów na razie nie widzę. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma w tej chwili w Ekstraklasie drużyny, która mocniej stawiałaby na młodych Polaków i to jest oczywiście prawda, bo możemy sobie znów odpalić portal Ekstrastats i tam według wyliczeń twórców w przypadku Wisły Kraków ten udział młodzieżowców w grze zespołu to aż niecałe 24% i to jest naprawdę dobry wynik, no bo drugie w tej klasyfikacji Zagłębie Lubin nie osiągnęło nawet 19%, ale wydaje mi się, że stawianie na młodych piłkarzy to nigdy nie powinien być cel sam w sobie, tym bardziej, że jak sobie patrzymy na rozwój tych poszczególnych zawodników, no to już tak kolorowo nie jest. Na pewno ciepłe słowa ostatnio możemy poświęcić Biegańskiemu, ale już tak sobie popatrzymy na Młyńskiego, na Starzyńskiego, na Plewkę, na Gruszkowskiego też, no to trudniej ten rozwój właściwy w tym sezonie dostrzec. Raczej ci chłopcy, ci piłkarze wpisali się w taką ligową szarzyznę. W Wiśle brakuje mi przede wszystkim powtarzalności, żeby już tak nie szastać tym pojęciem stylu. Oczywiście kilka więcej punktów na koncie Białej Gwieździe też by się przydało, no bo cały czas nie możemy powiedzieć, że nie uwikła się ona w walkę o utrzymanie, ale przed sezonem, czy też na początku tego sezonu wydawało się bardziej, że te punkty będą rezultatem ciekawej gry, a nie takiej typowej ligowej szarpaniny. To, co do tej pory widzimy, trochę kłóci się z tym, jak Adrian Gula był nam przez lata reklamowany. Mówię przez lata, no bo to był taki dyżurny kandydat do objęcia wielu polskich klubów. Już nie będę ich wszystkich teraz wymieniał. Miał być to trener, który jest bardzo mocno związany z określonym sposobem grania i tak się składa, że ten sposób grania korespondował z wyobrażeniem kibiców Wisły Kraków o tym, jak ich drużyna grać powinna, a mamy trenera, który moim zdaniem trochę się miota i to zarówno jeśli chodzi o ustawienie zespołu, jak i o poszczególne wybory personalne. Niby jakiś tam kręgosłup, jeśli chodzi o te Wisłę Kraków, możemy już naszkicować, ale jednak nie budzi on większego zaufania. No a skoro już o temacie Wisły Kraków mówimy, to jeszcze dopowiem, że takim indywidualnym rozczarowaniem na pewno jest Joe Yeboah, no bo na starcie sezonu był to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy piłkarz w lidze, a od pewnego momentu no niczym się nie wyróżnia, raczej przypomina takiego jeźdźca bez głowy. Przenosimy się do Lubina, ale Zagłębiu jako drużynie już odpuszczę, bowiem, tak jak powiedziałem w innym swoim filmie, takimi sztucznymi zapisami w strategii Zagłębie samo zdegradowało się do roli ligowego przeciętniaka, którą teraz po prostu pełni. Rozczarowaniem jest jednak dla mnie postawa Filipa Starzyńskiego, który zawsze wydawał mi się takim gwarantem odpowiedniej jakości, a w tym sezonie takim gwarantem nie jest. Moim zdaniem wygląda słabo, nie jest liderem, jeśli chodzi o zespół miedziowych. Być może wygląda nawet najsłabiej od momentu, kiedy wrócił do Polski w 2016 roku i świadczy o tym nawet moim zdaniem taki szczegół jak rzuty karne, bowiem Filip Starzyński w trakcie tego sezonu zmarnował dwie jedenastki, czyli zmarnował dokładnie tyle samo jedenastek co wcześniej przez całą karierę, a był on etatowym wykonawcą, jeśli chodzi o te rzuty karne, bo strzelił on w swojej dotychczasowej przygodzie z piłką 42 takie gole. Moim zdaniem ma to jakąś swoją wymowę. Oczywiście niezbyt elegancko jest zaglądać komuś do kieszeni, ale trzeba pamiętać, że jak na Zagłębie Lubin, no to Filip Starzyński ma naprawdę świetną umowę. W 2020 roku przedłużył kontrakt z tym klubem i w tym kontrakcie zagwarantował sobie zarobki przekraczające 100 tysięcy złotych i tak już z tymi kominami płacowymi jest, że nie przeszkadzają one do tego momentu, kiedy osoba, dla której taki komin postawiono, udowadnia, że jest warta tych pieniędzy, a popularny Figo ma ostatnio z tym spore problemy. Oczywiście to nie tak, że znajduje się całkowicie poza grą, no bo jednak 4 gole w sposób bezpośredni wypracował, no ale też kreuje on znacznie mniej niż w poprzednich sezonach. Znów zerknąłem sobie na portal Ekstrastats i o ile on jest w czołówce, jeśli chodzi o same kluczowe podania, czyli to ostatnie podanie przed strzałem, no to już jak popatrzymy sobie na to, ile dogodnych sytuacji stworzył swoim kolegom, no to stworzył ich tylko 2, a nawet jego kolega klubowy, który no nie jest oceniany jako tak dobry piłkarz, czyli Erik Daniel wypracował innym zawodnikom miedziowych aż 6 takich sytuacji. No widać tutaj pewną różnicę i ja nie chcę mówić, że ten może nie upadek, ale ta bardzo słaba forma Zagłębia, czy to bardzo przeciętne Zagłębie ma twarz Filipa Starzyńskiego, no ale on też zrobił zdecydowanie za mało, żeby to Zagłębie wyglądało lepiej.
Kolejnym rozczarowaniem jest dla mnie postawa Romana Gergela i powiecie, że trzeba być dość naiwnym, żeby mieć jakieś oczekiwania w stosunku do 33-letniego Słowaka, który ostatnie 3 sezony spędził w pierwszej lidze. Należy jednak pamiętać o tym, że on w tej pierwszej lidze był jedną z największych gwiazd. W poprzednim sezonie zgarnął koronę króla strzelców po zdobyciu 19 bramek, a to jest jeden z lepszych wyników w ostatnich latach. Jak tak sobie popatrzymy na te poprzednie sezony, no to nie trzeba się było aż tak starać, żeby ta korona na głowie jakiegoś piłkarza wylądowała. No a ten wynik Gergela naprawdę warto było doceniać. Tymczasem dziś w Ekstraklasie potrafią błyszczeć ci, którzy na poziomie pierwszej ligi wyglądali zdecydowanie gorzej albo trochę gorzej. No a Gergel po prostu, mówiąc wprost, kopie się po czole. Ostatnio nawet podszedł do rzutu karnego, choć z reguły w przypadku Brookbetu te rzuty karne strzela Piotr Wlazło, ale wydaje mi się, że był to taki akt desperacji, że Gergel już tak bardzo chciał wpisać się na listę strzelców, że po prostu wepchał się trochę w kolejkę. No skończyło się to bardzo źle, no bo on fatalnie przestrzelił, ale tej desperacji też mniej trochę się dziwię, jeśli zobaczymy, że on już wystąpił w 12 spotkaniach w Ekstraklasie, licząc z Pucharem Polski w 14, no i dalej nic. Bramkę strzelił Czarnowski, bramkę dla Brookbetu strzelił Terpiłowski, strzelali też inni piłkarze, typu Teki Jaszki, a on, największa gwiazda zespołu, cały czas na to trafienie musi poczekać. Pewnie zaufania Mariusza Lewandowskiego on szybko nie straci, no bo też trener ma, tak zakładam przynajmniej, świadomość tego, jak ważną postacią był Gergel w drodze po ten awans, no ale taka jazda na sentymentach też nie ma prawa trwać wiecznie. No i kiedyś, jeśli nie pojawi się oczywiście zwyżka formy, on może zostać odstawiony od składu drużyny, która, no tak zakładam, że będzie walczyła o utrzymanie. Może gdyby Gergel był skuteczniejszy, gdyby prezentował się tak dobrze jak w pierwszej lidze, no to też tych punktów na koncie Brookbetu byłoby więcej i teraz można by było zerkać bardziej w bezpieczne rejony, a nie tłuc się o te miejsca, które mogą oznaczać, które będą oznaczać zostanie w lidze. Do pewnego momentu takim wielkim rozczarowaniem były też powroty do Ekstraklasy, a przecież to letnie okienko transferowe stało właśnie pod ich znakiem, gdy doliczymy do tego transfer Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze, który oczywiście formalnie żadnym powrotem nie był, no ale to też taki długo wyczekiwany ruch, no to możemy powiedzieć, że z takiej wielkiej chmury dostaliśmy zaledwie kapuśniaczek. Jak tak sobie to wszystko zbierzemy do kupy, no to była niezła postawa Michała Pazdana. Dobra, czy też bardzo dobra, w zasadzie wystrzał formy, jeśli chodzi o Joao Amarala, o którego powrocie z wypożyczenia do Lecha Poznań mówiło się niewiele i to chyba tyle, jeśli chodzi o rzeczy warte odnotowania. Oczywiście odnoszę się do stanu sprzed kilku tygodni. No bo też uczciwie trzeba przyznać, że ten ostatni czas trochę zmienił, chociażby dlatego, że no Kamil Grosicki zaczął szarżować po lewej stronie w Pogoni Szczecin. Lukas Podolski na polskich boiskach zrobił kilka rzeczy, po których no widać klasę byłego mistrza świata. Czy też Damian Kondziur stał się liderem Piasta Gliwice i też liderem klasyfikacji asyst. Możemy sobie te trzy przypadki doliczyć do tych dwóch wcześniejszych. No i już wygląda to trochę inaczej, aczkolwiek chyba dalej nie jest tak, że jak popatrzymy sobie na tę plagę wracających nazwisk, no to wniosły one do naszej ligi tyle jakości, ile wnieść powinny. Wymienię może teraz te nazwiska, które jeszcze nie padły i tutaj posłużę się kartką, no bo jak już wspomniałem, było ich bardzo dużo. Barry Douglas, Dominik Furman, Dani Quintana, Artur Sobiech, Adam Chlouszek, Sebastian Musiolik, Radosław Murawski, Piotr Parzyszek, Tom Hateley, Paweł Kieszek, Michał Nalepa, Wamara Sonogo, Janusz Gol, Grzegorz Sandomierski, Marko Kolar. Jeśli chcemy być dla kogoś z tej grupy mili, na przykład dla Radosława Murawskiego albo Barego Douglasa, to możemy powiedzieć, że stanowi on cenne uzupełnienie zespołu. Ewentualnie możemy powiedzieć, że na tle kolegów z drużyny nie wygląda tak źle, co na przykład pasowałoby do Janusza Gola, ale trzeba przyznać, że w większości tych przypadków, w zdecydowanej większości tych przypadków, rzeczywistość dość mocno rozmija się z tymi oczekiwaniami, które były wcześniej.
Przypadki, jeśli chodzi o wymienioną grupę, są to oczywiście bardzo różne, od zwykłych pechowców, przez ligowy drzemik, aż po takie kompletne niewypały, no ale podejrzewam, że na każdego piłkarza powinniśmy tutaj, znaczy nawet nie podejrzewam, jestem przekonany, że na każdego piłkarza powinniśmy spojrzeć tutaj w sposób indywidualny, choć tak jak już zasygnalizowałem, tak generalnie możemy powiedzieć, że te powroty raczej rozczarowały niż odczarowały, może poza tą piątką, o której mówiłem wcześniej. I tutaj postawię kropkę, jeśli chodzi o listę moich rozczarowań. Jeśli macie jakieś ciekawe propozycje, no to piszcie w komentarzach, a ja zapraszam za tydzień.